Witam serdecznie. Proszę panią, moje nazwisko Słonawski, dzwonię z redakcji Nowego Ekranu. Na państwa stronie wiszą zdjęcia dwójki dzieci. Dzieci państwa Kotulskich, Bartka i Moniki. Czy te dzieci w dalszym ciągu państwo poszukujecie? Jeżeli są na naszej stronie, to znaczy, że tak. Proszę panią, a czy państwo macie świadomość, że zawieszając na waszych stronach zdjęcia dzieci, konkretnie chodzi właśnie o tą dwójkę, wprowadzacie państwo ludzi w błąd? Te dzieci nie zaginęły. Społeczeństwo bodajże przedwczoraj w ramach waszej konferencji na temat tak zwanych porwań rodzicielskich dowiedzieliście się, że te dzieci są pod pieczołowitą opieką ojca. Doskonale państwo już w tej chwili wiecie, pod jakim adresem one przebywają i czy to czasem nie wygląda tak, że po prostu próbujecie państwo manipulować całą tą sytuacją. Tak, od razu bym chciała pana pokierować w poniedziałek do naszych prawników, jeżeli chciałby pan uzyskać informacje na temat tego, jakie są zasady poszukiwania przez nas dzieci z porwań rodzicielskich. No zasady, miła pani, to ja znalazłem na waszej stronie, które są jasne, precyzyjne. Te zasady mówią o... Policja. Proszę? Tu dzieci szuka też policja, dlatego my też szukamy. Policja szuka? No proszę panią, no po raz kolejny jest to jakieś przekłamanie. Policja wielokrotnie się wypowiedziała, że absolutnie, chociażby w oparciu o artykuł 211 kodeksu karnego, absolutnie nie podjęła żadnych działań poszukiwawczych, natomiast państwo w dalszym ciągu epatujecie społeczeństwo faktem zaginięcia tych dzieci. I chciałem się dowiedzieć właśnie, jak to zostało w ogóle zorganizowane, bo wie pani, dzieci są fizycznie, matka te dzieci widuje, a zupełnie inną sprawą jest tak to, że pozostają one pod opieką ojca, w związku z czym warto się temu przyjrzeć z tego względu, że ojciec ma pełnię władzy rodzicielskiej, ma dokładnie takie same prawo do tych dzieci, jak i mama, abstrahując oczywiście od postanowienia sądu. I to mnie niepokoi, bo ja wczoraj rozmawiałem z kolegą, który był na dyżurze i powiedziałem, że ja z tymi dziećmi dzisiaj się spotykam i gdybyście państwo chcieli naprawdę rzetelnie poinformować społeczeństwo, to mielibyście okazję, żeby te zdjęcia dzieci zdjąć z tych stron. Bo te dzieci nie są porwane, one są pod opieką ojca, a my chcemy pokazać rzeczywiste oblicze właśnie tychże poszukiwań. Bo kuriozalną dla mnie sprawą jest fakt, że wykorzystuje się społeczeństwo, tak jakby chociażby w przypadku, pamiętacie panie sytuację tej malutkiej dziewczynki z Sosnowca, prawda? Że ludzie później sięgają po tego typu rozwiązania, czyli informują o porwaniu, aby jakiekolwiek własne cele chociażby przez was wygrać, prawda? To znaczy, jeszcze raz chciałabym panu powiedzieć, żeby w sprawie porwań rodzicielskich głównie zajmują się tym nasi prawnicy. Ja jestem poszukiwaczem, wolontariuszką i jakby ja nie będę się wypowiadać. Aha, to przepraszam, a jeszcze raz niech mi pani powie, z kim ja rozmawiam, bo ja się przedstawiłem, ja jestem Andrzej Słonawski, a pani? Jestem dziennikarzem, a pani jest poszukiwaczką, która nazywa się... Agata Blasa. Serdecznie dziękuję. Pani Agato, no więc właśnie chyba dobrze trafiłem, skoro jest pani poszukiwaczką. Jestem wolontariuszką zespołu poszukiwań i identyfikacji. Tak? Aha, czyli informuję panią, że dzieci są. Jeżeli pani chce je fizycznie zobaczyć, to nie ma żadnego problemu, możemy się umówić i te dzieci można nawet dotknąć. Rozumiem, że pan mi chce przekazać informacje, tak? Gdzie dzieci przebywają. To znaczy, proszę panią, ja jeszcze raz powiedziałem, nie obowiązuje
dziennikarska rzetelność. Ja pani nie powiem, gdzie przebywają. Ja pani mówię, że ja w tej chwili jestem z tymi dziećmi, robię reportaż, ażeby zadać przynajmniej kłam temu, co zostało wyemitowane w czasie waszej konferencji. Że po prostu no, bardziej rzetelną informację niż pan Kowalski, który ten reportaż wam przedstawił w czasie trwania konferencji. Dobrze, to w takim razie jeszcze raz proszę o telefon w poniedziałek po 17. W poniedziałek. A jak te dzieci do poniedziałku zginą, to kto za to weźmie odpowiedzialność? Bo dzisiaj one fizycznie są. No bo pani w tej chwili przyjmuje ode mnie tą informację, że dzieci nie są zaginione i pani na pewno to w jakiś sposób odnotowuje, tak? Tak, ale jakby to nie Aha. pan decyduje, czy są zaginione, czy nie. Aha, to... Jeżeli są poszukiwane przez policję jako zaginione. Ale jeszcze raz pani tłumaczy, że nie są poszukiwane przez policję, bo przed momentem rozmawiałem z rzecznikiem prasowym, i te dzieci nie są poszukiwane. Poszukiwane są przez was, przez fundację Itaka. Policja ma pełną wiedzę, gdzie są te dzieci i w związku z czym nie ma możliwości prawnych chociażby, aby je poszukiwać. No dobrze, myślę, że my zweryfikujemy tę informację, którą mhm. mi teraz podałem. A mówiła pani coś o poniedziałkowym jakimś terminie? W poniedziałek będzie dyżur prawnika, bo z tym numerem będzie pan mógł z nim porozmawiać o aspektach formalności. Mhm. A proszę mi powiedzieć jeszcze, czy jest możliwość, żeby skontaktować się z rzecznikiem, czy też z szefem waszego PR-u, żeby na ten temat porozmawiać? No myślę, że tak. To też proszę o telefon w poniedziałek. W poniedziałek, tak? Dobrze. To w takim razie jeszcze raz serdecznie proszę odnotować, że dzieci są, nie są zaginione, przebywają razem z ojcem i zamieszkują w miejscowości na co dzień, w miejscowości Zwardon. Starszy syn Bartek chodzi do miejscowej szkoły, natomiast młodsza Monika do miejscowego przedszkola. Dobrze, a mógłby pan mi jeszcze przesłać wiadomość mailem? Może na... Tak, dobrze, oczywiście. Naturalnie tak. Za momencik wyślę. Na pan naszego maila, tak? To znaczy na waszej stronie, tutaj w sekcji poszukiwań, tak? Tak. Dobrze, dobrze. W takim razie serdecznie dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję, pozdrawiam. Do usłyszenia. Będę stołeczna policji. Proszę czekać na przyjęcie zgłoszenia. Policja, stanowisko drugie. Halo. Dzień dobry pani. Proszę panią, moje nazwisko Słonawski, jestem dziennikarzem Nowego Ekranu. Na stronach Fundacji Itaka zamieszczone są fotografie dwójki dzieci, Moniki i Bartka Kotulskich. Czy te dzieci są poszukiwane przez państwa? Musiałby pan się udać na komisariat policji z dyżurnym rozmawiać na ten temat. To jest numer alarmowy i my nie mamy takich informacji. Proszę panią, a czy taki numer do... taki do numer? Mhm. Oczywiście, na jaką dzielnicę pan sobie życzy? No ja nie wiem, no tam gdzie będą mieli pełną wiedzę. Może być to komenda stołeczna, może to być komenda główna. Podam panu na Wilczą 21, dobrze? Dobrze. 22 kierunek 603. Tak. 70. Tak. 55. 55, tak? Dziękuję pani serdecznie. Bardzo. Pozdrawiam. Na szczęście. Czy to jest komenda powiatowa Policji Rzeszów? Tak. Moje nazwisko Słonawski, ja telefonuję z Warszawy, redakcja Nowego Ekranu. Proszę pana, ja telefonuję, bo zostałem odesłany do państwa z komisariatu w Rajczy. Mam takie pytanie. Czy poszukujecie państwo zaginionej dwójki dzieci, których nazwisko jest Kotulscy? Chodzi mi o Bartka i o Monikę. To są dzieci w wieku 9 i 5 lat.
No, a dlaczego mielibyśmy ich poszukiwać? Proszę pana, bo taką informację otrzymałem od fundacji Itaka z jej komórki. Takie zgłoszenie, tak? Że jest takie zgłoszenie i ona, oni na podstawie zgłoszenia właśnie i poszukiwania przez policję zamieścili również na swoich stronach podobizny tych dzieci. Proszę pana, no jeżeli jest taka informacja, to na pewno nie wystrzeli z palca i poszukiwane są takie osoby. Romana, czy może pan to sprawdzić, bo to jest bardzo istotne. Ja wiem, gdzie te dzieci przebywają. Ja informowałem o tym Itakę. Oni kazali mi się dopiero zgłosić w poniedziałek, ewentualnie na temat tejże rozmowy. Rozmawiałem z Komendą Stołeczną Policji w Warszawie. Rozmawiałem również z komisariatem w Rajczy, komisariatem właściwym, gdzie te dzieci tak naprawdę i na co dzień zamieszkują. I czyli one są nawet na terenie Rajczy, tak? One są na terenie Rajczy, tam mieszkają, tam chodzą do szkoły, tam po prostu na co dzień żyją. I dla mnie jest bardzo bulwersującą sytuacją, że chociażby Itaka, mając pełną wiedzę, bo niedawno ukazały się materiały w telewizji dotyczące tego zjawiska, że wszyscy wiedzą, że te dzieci są, gdzie są, co się z nimi dzieje, przecież one u siebie w miejscu zamieszkania chodzą do szkoły. Natomiast Itaka epatuje społeczeństwo tym, że te dzieci zostały porwane. Nad tymi dziećmi panuje bezpośrednio piecze i wykonuje władzę ojciec tychże dzieci. I mnie chodzi tylko o informację, gdyby pan łaskawie zerknął do bazy. A kto miałby ich szukać, jeżeli one są z ojcem, to dlaczego miałby zaginione? Proszę pana, dlatego, że jest konflikt małżeński, konflikt, że tak powiem, rodzicielski. Aha. Państwo nawzajem siebie oskarżają o różne niecne czyny. W związku z tym niejako mama zgłosiła zaginięcie tych dzieci. Tam jest rozstrzygnięcie. Była jakaś sprawa, że sąd mamie przekazał dzieci? Ustalił miejsce zamieszkania dzieci przy matce, natomiast to postanowienie zaskarżył ojciec, gdyż dzieci po prostu z mamą mieszkać nie chcą. Tam były kilkakrotne próby odbioru kuratorskiego, dzieci opowiadały się za ojcem. I wie pan, no w kontekście wydarzeń chociażby ostatnich na Śląsku, mam na myśli tutaj sprawę małej Madzi, gdzie społeczeństwo było tak zaangażowane w poszukiwanie tego dziecka, że epatowanie przez instytucje, powiedzmy takie jak Itaka, no jest przynajmniej ze względu takiego moralnego bardzo niepokojące, prawda? Bo my wszyscy wiemy, ja te dzieci dzisiaj widziałem, wiem, że są w doskonałej formie, że tata doskonale wykonuje swoje zadania. A informacja, którą przekazałem właśnie Fundacji Itaka, absolutnie ich nie zainteresowała i odesłali mnie do państwa, czyli do policji. I dla mnie jest bardzo istotną sprawą, gdybym uzyskał informację, czy rzeczywiście te dzieci są zewidencjonowane w policyjnej bazie danych jako osoby poszukiwane. Proszę pana, wie pan co, momencik. Dla pana to jest jedno kliknięcie, prawda? No nie, bo my nie możemy sprawdzać osób, proszę pana, gdy ich nie ma, bo wyszłoby mi, że są osoby poszukiwane i później musiałem się tłumaczyć, gdzie są te osoby, jeżeli sprawdzam. No ale to ja panu, jeżeli będziecie mieli w bazie danych, to ja panu podam adres, podam nie, swoje... Nie, to ja muszę mieć dzieci przy sobie, żebym chciał je sprawdzać. No ale to... Podjechać i sprawdzić, czy te dzieci są poszukiwane. No ale no, ja przed momentem właśnie rozmawiałem z posterunkiem w Rajczy. No bo wie pan, ja też tej procedury nie za bardzo rozumiem. Ja moment, ja nie pan chwilkę poczeka, ja się spytam w Rajczy, dobrze? Dobrze. Nie pan poczeka na linii. Dobrze. Proszę czekać. Proszę czekać. Proszę czekać.
Proszę czekać. Proszę czekać. Proszę czekać. Proszę czekać. Proszę czekać. Proszę czekać. Proszę czekać. Proszę czekać. Proszę czekać. Proszę czekać. Proszę czekać. Proszę czekać. Proszę czekać. Proszę czekać. Proszę czekać. Proszę czekać. Proszę czekać. Proszę czekać. Proszę czekać. Proszę czekać. Proszę czekać. Proszę czekać. Proszę czekać. Halo? Tak, słucham pana. Powie pan co, no faktycznie leczę na sprawę, że jest taki, jest takie coś, że tam jest konflikt między właśnie tymi rodzicami. Mm-hmm. Z tego co mi mówili, to nie było żadnej rozprawy, żeby przyznawała lub odbierała prawa do tych dzieci jednej ze stron. Tak, no nie, no sprawy są w toku. Sprawy tak, są w toku. Ma prawo ojciec mieć te dzieci przy sobie, a jeżeli a matka mogła również złożyć zawiadomienie, że zaginęły dzieci, no ale to nie, to jeżeli by pan, bo nie mam akurat, nie ma tu dzisiaj policjantów, którzy prowadzą sprawę zaginięć, mamy specjalną komórkę, mm-hmm. Tutaj są policjanci, którzy się tylko zaginięciami zajmują. Mm-hmm. I dobrze, żeby pan z nimi porozmawiał dokładnie na temat tej sprawy. Mm-hmm. Będzie jutro ten pan, to jest niedziela. Jutro będzie od 14 pan ktoś zajmuje poszukiwania. Rozumiem, czyli jak zadzwonię na ten numer, to będę mógł z nim jutro na ten temat porozmawiać. Tak, po 14. Wie pan, dla mnie jest paranoiczna sytuacja. Wiadoma rzecz, że z punktu widzenia formalno-prawnego, bez względu na to, czy ten konflikt jest, czy go nie ma, tak. Jakie są rozstrzygnięcia cywilno-prawne, prawda? Tak. Absolutnie ojciec nie może być, że tak powiem, podmiotem postępowania z artykułu 211 kodeksu karnego. Ma pełnię prawa, ma tak. pełnię prawa. Może mieć te dzieci, jeżeli uważa, że matka się na przykład źle opiekuje dziećmi, to ma prawo nie wydać tym dzieci. Oczywiście, tej matce, oczywiście. Sprawy... Tym bardziej, że jest kurator, to czyli... No, ciężka sprawa i to... Oczywiście, tak, wie pan, tak tutaj ja naprawdę nie wymagam od pana, czy też nie proszę o jakiekolwiek komentarze na temat właśnie tego całego konfliktu. Natomiast mnie bardzo interesuje jeden znamienity fakt, że tak naprawdę ja mam pełną świadomość i pełną wiedzę, że policja nie poszukuje tych dzieci. Te dzieci nie figurują w policyjnej bazie danych i dla mnie rzeczą jest wręcz no, oburzającą, że fundacja, instytucja pozarządowa, która również tą małą dziewczynkę z tego, jak się ta miejscowość nazywa tam u was, tak, poszukiwała, nie potrafiła tego znaleźć i ze zgrozą, jak oglądam te strony internetowe tejże fundacji, to widzę podobizny dzieci, które już w tej chwili nie żyją. I to jest bardzo, bardzo żenujące, że ci ludzie potrafią epatować ludzi. Dodatkowo, no niejako konfliktując społeczeństwo z wami, prawda? No bo na tym to polega. Nie wiem, może to po prostu mają taki dark od tej pracy, tych wszystkich zgłoszeń, że po prostu no, powstają pomyłki różne i uchybienia, nie? No nie, nie no, wierzę, że specjalnie chcą. Nie, tak akurat jeśli chodzi o dzieci, a tutaj w tym konkretnym przypadku ja z nimi rozmawiałem na temat właśnie dzieci,
to tych dzieci tam mają 30, w związku z czym to nie są jakieś ogromne ilości, z którymi można sobie poradzić. Dobrze, w takim razie ja panu serdecznie dziękuję, pozwolę sobie jutro zatelefonować, tak? Dziękuję, miłego, spokojnej służby. Witam serdecznie, Andrzej Słonawski, Nowy Ekran, Warszawa. Panie komisarzu, mam do pana pytanie. Sprawa dotyczy zaginionych dzieci Moniki i Bartka Kotulskiego. Czy pan kojarzy taką sprawę? Tak, kojarzę. Proszę pana, ja dzisiaj widziałem te dzieci, są w dobrym nastroju, w dobrej kondycji, są pod opieką taty. Wiemy, że są pod opieką taty. To pan wie, tak? Proszę pana, i właśnie ta wiedza policji na temat tego, że ojciec sprawuje opiekę, jest dla mnie niepokojąca w kontekście tego, że na stronach Fundacji Itaka są zawieszone podobizny tych dzieci jako osoby zaginione. W kontekście chociażby, wie pan, ale pan mi odpowie. Proszę pana, w kontekście ostatnich wydarzeń na Śląsku dotyczących tej małej Magdy, również społeczeństwo bardzo żarliwie zaangażowało się w poszukiwanie tego dziecka. Czy nie uważa pan, że mając pełną wiedzę, że te dzieci mają swoje stałe miejsce zamieszkania, że chodzą do konkretnych placówek oświatowych, że wszyscy wiedzą, że są pod opieką ojca. Czy nie uważa pan, że jest to nadużycie ze strony chociażby służb takich pomocowych, pozarządowych? Czy to wam, jako policji, jako organowi tak naprawdę uprawnionemu do poszukiwania ludzi zaginionych, nie przeszkadza? I drugie takie pytanie, które niejako jest logicznym następstwem tego poprzedniego, to jest to, że chciałbym się dowiedzieć, bo taką informację uzyskałem z Fundacji Itaka, że te dzieci są również poszukiwane jako zaginione przez policję. Czy to jest prawda? Tak, może to drugie pytanie. Z tego, co wiem, to one nie są poszukiwane jako osoby, jako dzieci zaginione, ponieważ są pod opieką ojca, tak, który nie ma ograniczonych w żaden sposób praw rodzicielskich. Tak. To w sprawie sąd wydał postanowienie. To wiemy, to jest postępowanie cywilne. Tak, to jest postępowanie cywilne. Że mają przebywać pod opieką matki, to, że ojciec nie wstrzymał tego postanowienia sądu, robi sobie swoje prawo. Takie mamy prawo w Polsce. Podkreślam, my niejednokrotnie precyzyjnie ustalaliśmy miejsce pobytu tych dzieci, a zawodziły inne instytucje, które nie mogły wyegzekwować skutecznego odebrania ojcu dzieci. I tutaj w pełni się z panem zgadzam, bo sytuacja moim zdaniem pokazana chociażby w Ekspresie Reporterów, tam gdzie pan również bierze udział, tak naprawdę sytuacja pokazana, ogląd tej sytuacji został zmanipulowany. Bo podawanie, że ojciec jest porywaczem, że dzieci są więzione, że ojciec stanowi dla nich jakieś zagrożenie, prawda? To przekazuje na telewizję, my się tylko wypowiadamy. Ja wiem, no pańska wypowiedź była nader wyważona i rzeczywiście prezentowała niejako stanowisko policji, która tak naprawdę nie jest stroną w tym postępowaniu, prawda? Właśnie, nie jesteśmy stroną, tak można by to powiedzieć. Panie komisarzu, ja bardzo serdecznie dziękuję, a mam jeszcze takie pytanie, wie pan, polegam na tym, że pan w tej chwili takie oświadczenie publiczne składa, że dzieci nie są poszukiwane. Czy nie uważa pan, że należałoby jakimkolwiek pismem, czy też, wpłynąć na Fundację Itaka, żeby te dzieci nie były stygmatyzowane? Ja wiem, że mama tam również rozpoczęła taką kampanię plakatową w miejscu zamieszkania, w miejscu, czy też w innych okolicach. To jest Mamy Prawo. Natomiast uważam, że instytucja pozarządowa i to instytucja, która powinna być bardzo wiarygodna, nie powinna posługiwać się, nazwijmy to, kłamliwymi, po prostu opinię publiczną nie powinna być manipulowana, prawda? Tak, nie jestem z tego sprawę. Powiem panu tak, jak rozmawiałem jeszcze parę dni temu z moimi kolegami, tak, to wiem, że
odwołano poszukiwania Bartka, bo co do niego na pewno była pewność, że pod opieką ojca, jak było jego ustalone miejsce pobytu przy ojcu. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy takie stuprocentowe informacje mamy wobec dziewczynki, mam tylko przypuszczenia bodajże. Ale no, w pełni na to pytanie będę mógł panu odpowiedzieć dopiero w poniedziałek. Dobrze, w takim razie panie komisarzu, pozwolę sobie zawrócić panu jeszcze głowę w poniedziałek, tak? Ja jestem do dyspozycji. Jasne. W takim razie ja serdecznie panu dziękuję i miłego weekendu życzę. Dziękuję również. Również.